W Zamku Królewskim na Wawelu, archiwum, przechowujemy bardzo specyficzny katalog dzieł sztuki. Jest to katalog zagrabionych dzieł sztuki przez Niemców w czasie drugiej okupacji niemieckiej na terenie całej Polski. Sam katalog został wykonany, przygotowany w Krakowie i zawiera tak zwany pierwszą kategorię zabytków, które Niemcy postanowili wywieźć z Polski. Katalog nazywa się Sichergestellte Kunstwerk im Generalgouvernement. Mamy ten katalog zarówno w formie katalogu pisanego, egzemplarze, aż cztery, i wielkie cztery pudła fotografii. I zarówno ta część pisana, jak i fotograficzne są bezcenne dla naszych poszukiwań najbardziej zaginionych, najcenniejszych skarbów polskich. Jeszcze przed wojną na Wawelu pojawił się profesor Dagobert Frey, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Śląskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu, który podróżował po Polsce 2 lata, notując wszystkie zabytki ruchome w całej Polsce, nadające się ze względu na swoją wartość zabytkową lub artystyczną do wywozu do Niemiec. Spisy i notatki przez niego wykonane posłużyły następnie jako podstawa do zwiezienia tych zabytków do Krakowa. 16 października pojawił się na Wawelu Kajetan Milman. Pracował wcześniej w Wiedniu w Kunsthistorisches Museum, gdzie gromadził zagrabione dzieła sztuki wiedeńskich kolekcjonerów. Feldmarszałek Hermann Göring powierzył Milmanowi specjalną misję wyszukiwania i zabezpieczania skarbów sztuki na okupowanych terenach Polski. Sam generalny gubernator Hans Frank był miłośnikiem sztuki i kultury, też ogarnięty pasją gromadzenia cennych przedmiotów. Sam chciał decydować o losach zagrabionych dzieł sztuki. Wydał rozporządzenie o konfiskacie dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie z 16 grudnia 1939 roku. W tym dokumentem praktycznie wszystkie dzieła sztuki poddano decyzji Milmana. Na drugiej stronie tego druku znalazł się pierwszy przepis wykonawczy dla rozporządzenia z 16 grudnia 1939 roku o konfiskacie przedmiotów sztuki w Generalnym Gubernatorstwie, już podpisany przez Milmana. Z pozoru Milman miał zgodnie z prawem czynić zabezpieczenia, w rzeczywistości dokonywał konfiskat bezprawnych w myśl regulacji międzynarodowych, czyli po prostu aktów grabieży. Udało się Milmanowi odbyć rozmowę z Himmlerem i w związku z tym mógł już 28 października 1939 roku na specjalnym tajnym spotkaniu z innymi grabieżcami, m.in. oddziałem Paulusena, poinformować, że postanowiono, że wszystkie zabytki sztuki nie będą natychmiast przesyłane do Berlina, lecz najpierw zabezpieczane w Krakowie przez sztab urzędników z muzeów lub fachowców, i tu zostaną opracowane i zapakowane. Po przyjęciu wszystkich obiektów zostaną one odtransportowane do Berlina. Z Wiednia sprowadził Kajetan Milman zaufanego fotografa Juliusa Szerba. Jednak wkrótce okazało się, że trzeba sięgnąć do miejscowego fotografa Stanisława Kolowcy i zatrudnić go. Efektem działań tej grupy jest właśnie ów naukowy drukowany katalog Sichergestellte Kunstwerk im Generalgouvernement, w którym, jak napisano we wstępie, przede wszystkim uwzględniono sztukę niemiecką i wszystko, co posiada znaczenie w rozwoju ogólnoeuropejskim sztuki.